Siostry i bracia w Chrystusie Jezusie, w niedzielę szóstą czasu pasyjnego, w niedzielę palmową witam was wszystkich tą wspaniałą pieśnią Hosanna Królowi Królów cześć. Myślę, że wielu z nas dzisiaj przenosi się ten czas, kiedy Jezus Chrystus tak właśnie był witany, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, kiedy ludzie słali mu pod nogi gałązki palm, słali mu szaty i witali go jako swojego króla. Drodzy, dzisiejsze teksty, które chcą nas prowadzić w tą szóstą niedzielę czasu pasyjnego, zapisane są w Ewangelii Jana, w 3 rozdziale, od 14 do 15 wiersza. Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Drodzy, wszyscy chcemy chwalić Boga za Jego wspaniałe dzieło. Dzieło, które dokonało się dla każdego, kto wierzy na krzyżu Golgoty. Chcemy Bogu oddać cześć i chwałę za to, że możemy dzisiaj, każdego dnia wielbić i chwalić Jego święte imię. Tym samym możemy Go wywyższać. Możemy wywyższać Go między nami, bo On jest najwspanialszym Ojcem, jakiego możemy sobie wyobrazić. Drodzy, ci ludzie, którzy witali Jezusa Chrystusa w Jerozolimie, już za niedługi czas będą mówili inne słowa. Będą krzyczeli: ukrzyżuj go. A między nimi będą ci, którzy będą mówić również słowa w dzisiejszej Ewangelii przeznaczonej na rozważanie. Mówili faryzeusze między sobą: widzicie, że nic nie wskuracie, oto cały świat poszedł za nim. I my chcemy pójść za Jezusem Chrystusem, oddając Mu każdego dnia cześć i chwałę, chwaląc Jego imię, wywyższając Jego majestat. On oddał za nas swoje życie.
On dał nam prawo do tego, abyśmy byli Jego dziećmi. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. W Nim mamy pocieszenie. W Nim możemy odnaleźć naszą drogę. Drogę, która prowadzi do zbawienia. Życzę Wam, drodzy, błogosławieństwa na ten nadchodzący tydzień, w którym będziemy chcieli Bogu dziękować za to, że jest z nami, że dał nam życie. Dziękujmy Mu i chwalmy Jego święte imię.